W dzisiejszym odcinku zakupimy nowego, diamentowego, specjalnego skina w Stumble Guys. I słuchajcie widzowie, ogólnie, szczerze wam powiem, na samym początku nie uwierzycie, po prostu nie uwierzycie w to wszystko, co dzisiaj zobaczycie, więc oglądajcie film do samego końca. I słuchajcie, jak możecie zobaczyć, jesteśmy w Stumble Guys i niedawno mieliśmy tą aktualizację 4.81, z tego co pamiętam. I ta aktualizacja wprowadziła nowe, totalnie nowe skiny. Przejdźmy do tego, co tak naprawdę zostało wprowadzone. Jak wiecie, Stumble Guys ma teraz stronę internetową i jak możecie zobaczyć, mamy tutaj wszystkie informacje, co zostało dodane. Ja sobie tutaj oczywiście wszystko spolszczyłem i pokrótce powiem wam, co mamy nowego. Ogólnie mamy aleję uprowadzenia, dziwne obserwacje otaczają Stumbleverse. Podobno to jest jakaś nowa mapa, nie wiem, czy już graliście na niej. Ja jeszcze nie, więc dzisiaj być może zagramy na niej pierwszą gierkę. I ogólnie mamy właśnie tą nową mapkę, mamy nowe turnieje, które również sobie zagramy, ale mamy legendarny i niekończący się blok. W ogóle pierwszy raz coś takiego słyszę. Te wydarzenia zostaną opublikowane nieco później, więc jeśli chcecie, żebym nagrał z tego odcinek, koniecznie teraz zostawcie łapy, subskrybujcie kanał i serducha tam na dole dla Eweli, bo ona już śpi, a jest dosyć późno. Ogólnie mamy tutaj połączenie właśnie takie ID, czyli możemy sobie połączyć konto i nowe poprawki, słuchajcie, pokrywki? Chyba nowe stumblery, chyba o to chodzi. Słuchajcie, mamy tutaj kilka nowych skinów i ja dzisiaj pokażę wam, jak będę grał wszystkie te nowe skinki, które są. A więc my jesteśmy teraz w grze i słuchajcie, ogólnie sprawa wygląda tak, że no nie zakręcimy sobie specjalnym kołem, bo już nie wiem, chyba zakręciłem sobie trochę wcześniej. Ogólnie, jeśli chodzi o coś nowego, nie mamy tutaj dosłownie nic nowego, ale pierwsze, co musimy sobie sprawdzić, to oczywiście wejść na grupę i zobaczmy, czy da się zagrać to tą nową mapę, to Abduction, chyba tak ona się nazywa. I wydaje mi się, ej, tutaj jest jakiś Stumble. Ej, czy to w ogóle było? Ja pierwszy raz to widzę, więc zagramy sobie tą mapkę i z tego co widzę, nie mamy chyba tego Abduction, ale być może po prostu ja tego nie widzę, ale zagrajmy sobie może, chociaż w ogóle sprawdźmy, o co tutaj chodzi, bo ja pierwszy raz tą mapę widzę, więc zagramy sobie na niej i widzowie, ogólnie jakie mamy nowe skiny. Teraz przejdźmy sobie właśnie do nowych skinków. Przedstawię wam nowe skiny, jak one wyglądają i możecie pisać w komentarzu, który najbardziej wam się podoba z tych skinów. Dobra, mapa nam się ładuje i nie wiem, jak to widzowie jest, że ja tej mapy jeszcze nie widziałem. I o co tutaj chodzi, że ja tego nie widziałem. Widzę, kiedy ta mapa wyszła, dajcie mi proszę znać. I słuchajcie, tak wygląda nowa mapka, w sensie ona pewnie już wyszła jakieś 10 dni temu, ale gramy ją tylko i ze względu na to, że chcę wam teraz pokazać nowe... Ej, halo, halo, proszę mnie przepuścić. Nowe skinki, słuchajcie, mamy nowe skiny i tutaj po kolei zacznijmy od diamentowego takiego, nie wiem jak to, nie wiem w sumie jak to nazwać, diamentowy taki skinek, on się wam teraz tutaj wyświetla i to prawdopodobnie podobnie jest większość... Ej, w ogóle jaka ta mapa jest super. To jest prawdopodobnie wow, ej, ale kozak ta mapa jest. To jest ej, no mega kozak mapa. No naprawdę jestem w szoku. Czy tu uda mi się przeskoczyć? Uda mi się przeskoczyć. Ej, mega kozak. To pewnie już dawno było. Rafa tutaj dopiero teraz zauważył. Wow. Dobra, musimy się tutaj cofnąć. Tu cały czas wam się wyświetlają skinki, które weszły do gierki. Wyglądają one naprawdę dobrze. Moim zdaniem naprawdę one dobrze wyglądają. Dajcie znaka, co wy o nich myślicie. No i co, widzowie, przechodzimy tą mapkę. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tych skinków, które tutaj są. Okej, cofnijmy się teraz do lobby i widzowie, zobaczmy nowe turnieje. Weźmy sobie po prostu udział i żeby wziąć udział, żeby wygrać 50 chyba gemów, musimy wydać 20. Ja jestem za, także zobaczymy, czy uda nam się... Ej, czy tutaj trzeba swoich graczy, czy jak to wygląda, czy ktoś tutaj po prostu... Być może jest po prostu późno i nie... O, dobra, dobra, już myślałem, że nikt nie chce ze mną grać. Także widzowie, my zaczęliśmy tutaj turniejek, lecimy i lecimy o gemy. Mega kozak, że coś takiego zostało dodane. Napiszcie wy, koniecznie widzowie, napiszcie w komentarzu, czy wam się te turnamenty podobają. Zobaczymy, na co Rafę stać. I w ogóle, co to jest legendarny? Co to jest? Ej, widzowie, jak to już było, to ja was przepraszam, ale ja po prostu w Stumble nie byłem jakiś czas, więc przepraszam was, jeśli to już było wcześniej, a ja tutaj, wiecie, ja tutaj się cieszę z takich rzeczy. Dobra, już z tego co widzę, jedna osoba odpadła, ja tutaj jako youtuber, widzowie, lecę z tematem. Dajcie znaka, ej, no jestem ciekaw, czy jest w ogóle legendarny, co jest grane? No to ogółem, widzowie, kupimy dzisiaj diamentowego i widzicie, no kilka tutaj pogramy sobie rzeczy. Tu na pewno nie będzie tak łatwo, no nie? To na pewno, no, fajnie by było wygrać taki turniej, ale czy to się uda?
mega kozak, widzę, naprawdę mega kozak. Ja naprawdę jestem w szoku, jak dobra jest ta aktualizacja i czemu ja o tym nie wiedziałem wcześniej. Okej, z tego co możemy zobaczyć, przechodzę, 16 osób przeszło. Ej, czyli tu nie ma 32 osób? Co? Dobra, zobaczmy kolejną mapę. Kolejna mapa jest dosłownie taka sama, mega fajnie wygląda to tutaj. Mega kozacko naprawdę to wygląda. Widzowie, oglądajcie do końca, bo to jak mówię, dzisiaj wam pokażę sposób, no po prostu, który was przerośnie. To was po prostu przerośnie, co ja wam dzisiaj pokażę. No i mam nadzieję, że docenicie to, że nagrywam to po nocy, bo nagrywam w nocy, dosłownie w nocy. Więc będzie mi mega miło i widzowie, pamiętajcie, wracamy ogółem za krzakiem do Robloxa, więc jeśli gracie w Robloxa, wpadajcie na nasze kanały. No i co widzowie, lecimy z tematem. No, ej, halo, co to ma być? Weźmy sobie tutaj, ślizgnijmy gościa. Dwie osoby odpadły, czyli czekajcie, czy ten blok dasz, czy to po prostu cały czas będzie? Czy to się po prostu nie skończy? Jestem ciekaw, co tam będzie dalej. Ej, mega kozackie to jest. Weźmy sobie tutaj, podlećmy pod kogoś. Ej. No nie, widzowie, odpadłem, ale w sumie to dobrze, bo zagramy to jeszcze raz, ale może troszkę później, a teraz przejdźmy sobie do nowego skina, który został, widzowie, wprowadzony. Ogólnie, na samym początku, musicie o tym wiedzieć, tego skina da się kupić normalnie w grze. Ja tu mówię, że on jest ekskluzywny, da się go kupić tutaj, ale da się go kupić gdzieś jeszcze. Zakupimy tego skina, zobaczymy jak on wygląda, zagramy nim całą grę, oglądajcie do końca. I dokładnie tak, widzowie, wracamy sobie na stronę StumbleGuys i tutaj na pewno będziecie w szoku, bo ja również dzisiaj o tym się dowiedziałem. Wtedy, kiedy wy to oglądacie, to jest wczoraj dla mnie, w sensie dla was to jest wczoraj, dla mnie to jest dzisiaj. Dobra, nieważne, wejdźmy sobie do sklepu i zobaczcie, mamy tutaj sklep i okazuje się, że mamy internetowe, zaakceptujmy sobie tutaj oczywiście wszystko, mamy internetowe oferty specjalne i mamy tutaj start turnieju Diamond Heart, no, czyli diamentowe serce, Kapitan Diamond, no zobaczcie, mamy tutaj tak, po pierwsze 3000 klejnotów, emotikon deska, animacja i tak dalej. I tu mamy to za 58 zł, a w grze na Steamie, przynajmniej na Steamie, nie wiem jak to wygląda na komórce, ale na Steamie ta oferta jest za złotych liczmy 20 razy 4,5, to jest 90. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Czyli zaoszczędzamy tutaj 30 zł na kupnie przez stronę. To jest niesamowite. Słuchajcie, jestem dokładnie zaraz po zakupie. Jak możecie zobaczyć? Ej, musimy zagrać tym skinem, to jest raz. Jak możecie zobaczyć? Mamy więcej gemów. Mamy, co najważniejsze, nowego diamentowego skina, więc weźmy go. Zobaczmy jak on wygląda oczywiście w lobby. Wygląda moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze i zagramy teraz turniej właśnie tym skinem. I także widzowie, nie dość, że można tam kupić gemy taniej, no to tak samo można kupić skina taniej, bo zobaczcie, on w sklepie był za 20, o widzicie, tutaj w sumie to jest dalej dostępne do kupna, 20 euro, a ja zapłaciłem 58 zł, więc tam 30 zł mniej. Zagrajmy turniej, zobaczmy jak to tutaj będzie wyglądać. Jeśli chodzi o StumbleGuys, StumbleGuys to jest taka gierka, która wprowadziła totalnie potężną możliwość. Czyli właśnie te turnieje, nie wiem czy wy pamiętacie, ale było tych gier na telefony bardzo dużo i tam, no nie wiem, jakoś tam nie było tak to rozwinięte. A tu naprawdę fajnie to idzie w fajną stronę. Zobaczcie, mamy tutaj tych kapitanów. Jak ten skinek w ogóle wygląda? Mega potężnie wygląda. W ogóle mega potężnie wygląda ta mapka. Mi się mega podoba. I zobaczcie, teraz mamy 8 na 14 osób. Tam wcześniej chyba był jakiś błąd. Ja nie wiem, co tam się wtedy stało, ale to było coś dziwnego. Więc lecimy sobie, widzowie, dalej. Zabieramy sobie tutaj wszystko. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Lecimy sobie tutaj. Proszę bardzo, lecimy. W ogóle dużo osób gra tą kapibarą. Nie wiem, czy wy zauważyliście to. W sumie dobrze to wygląda, nie? Zobaczmy. Jeśli chodzi o tego skinka, naprawdę mega kozacki. Ej, no. No nie, no to jest jakaś porażka. Ej, to jest jakaś porażka totalna. Ej, i zobaczcie, w sumie dobrze, że zginąłem, bo zobaczcie, mamy tutaj... Ej, RIP streamer. Ej, co jest? To jest za turnieje? Ej, widzowie, jeśli to było wcześniej, to ja was przepraszam, ale ja jestem w szoku. Mamy tutaj jakieś nagrody turniejowe, mamy tutaj dwa skiny za granie. Wbijajcie koniecznie na te quizy, zobaczcie, czy jak wam po prostu pójdzie. Trzymajcie się na razie, cześć!